W hotelu się dowiedziałem. Widzisz, co tam się dzieje? Jestem jego wzrostu, nie wyprostuje się, nie mam pojęcia. Kurde, Lil Masti tak tucze brodnicką, że aż jestem w szoku. Normalnie ją tak obija. Mówiłem, że tak może być, ale też mówiłem na odwrót. Ja jestem pierdolnięty. Ale ludzie... O kurwa. To uwielbiałem z tobą wywiady oglądać. Ja pierdolę, ale ją jebie. Kurwa mać. Ja w czym tkwi tajemnica? Chciałbym walczyć z Lil Masti. Ja, ale nie chciałbym walczyć z Lil Masti. Wiesz, kiedy się przekonałem na Lil Masti? Jak mieliśmy ważenie, kurwa, i jak ja widziałem, jak ona się rozgrzewała. Nie widziałem jej tarcz, nie? Widziałem, jak ona się rozgrzewała. Ona jest, kurwa, jak jebana modliszka. Jest taka szybka. Ona próbuje wywrzeć na sędzim presję, żeby ten skończył walkę, ale brodnicka cały czas zadaje ciosy, więc nie może sędzia przerwać. Chuju to mam. A, okej. Okay. Ty, a myślisz, że jeszcze będziesz się bił? Dostałem propozycję.